Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku. Cześć Bazal, cześć. Bazal się z wami wita, słuchajcie. Witam ja was też. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, dlaczego jeździmy konno. Dlaczego chcemy jeździć, dlaczego wsiadamy i jakie mamy oczekiwania. Więc zachęcam was, by obejrzeć ten odcinek. Wiem, że na pierwszy rzut oka i na pierwszy słuch wydaje się to pytanie no banalne. No co, chcę wsiąść, bo chcę się nauczyć jeździć konno. No chcę wsiąść, bo chcę w przyszłości jechać na zawody. Owszem, i właśnie, po pierwsze, chciałabym zacząć od tego, że duża część osób jeżdżących jest taka, która się strasznie boi. Bardzo się boi koni i wsiada, żeby przełamać swój strach. Druga grupa jeźdźców to są jeźdźcy, którzy po prostu... Jest ich to ogromna pasja i chcą po prostu jeździć konno, by móc wyjechać do lasu. Trzecia grupa to są jeźdźcy, którzy chcą osiągać sukcesy. Trenują po to, by móc w przyszłości wystartować w zawodach. I jest czwarta grupa jeźdźców. To są jeźdźcy, którzy oczekują od konia tego, że zawsze będzie się słuchał, że jest typowym tak naprawdę narzędziem do przyjemności. Czyli osoby, które chcą czerpać tylko przyjemność, niekoniecznie udoskonalać swoje umiejętności jeździeckie. Jest i piąta grupa, która najbliższa jest memu sercu. To są osoby, które nie mają oczekiwań sportowych, nie mają oczekiwań, żeby iść na zawody, sprawdzać się na zawodach, ale udoskonalają swoje umiejętności. Często to są świetni jeźdźcy, trenujący w domu, skupiający się na swoich koniach, czy na koniach, które mają w treningu. Są bardzo dobrymi jeźdźcami i nie mają oczekiwań sportowych. Bardzo zainspirowało mnie szkolenie z Małgosią Morsztyn, by nagrać właśnie ten odcinek i by porozmawiać, dlaczego wsiadamy na konie i co oczekujemy od nich, czego oczekujemy od instruktorów, od ludzi, którzy poprowadzą nam lekcje. Małgosia powiedziała i zadała genialne pytania na szkoleniu osobom, które wsiadały. Jedna się bardzo bała się jeździć i zadała pytanie, dlaczego wsiadasz na konia? I zadała wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniu, a było ich trochę, żeby sami w głowie zadali sobie pytanie, dlaczego wsiadają na konie. Co oczekują od siebie i od koni. I chciałabym, żebyście wy też zadali sobie te pytanie. Dlaczego wsiadacie na konie? Dlaczego chcecie z nimi pracować? I dlaczego chcecie trenować? Chciałam nagrać ten film ze względu na to, by troszkę zwiększyć świadomość jeździecką, ale taką, w której jeśli zadamy sobie te magiczne pytania, musimy znaleźć na nie odpowiedź. Musimy znaleźć na nie odpowiedź taką, która uświadomi nam, że jeździectwo, że praca z końmi, praca na koniach, nauka, czy to jest od początku, od zupełnych podstaw, czy to jest praca już jak jesteśmy dosyć zaawansowanymi jeźdźcami, którzy jeździmy na zawody, zaczyna się od jeźdźca, zaczyna się od człowieka, tak? Czyli to my mamy udoskonalać swoje umiejętności, udoskonalać swoje ciało, udoskonalać swój umysł, przepracować w głowie rzeczy, które tak naprawdę przeszkadzają nam w treningu. Dostrzegam jedną taką niebezpieczną rzecz w naszym jeździectwie, że ludzie oczekują od koni, że one mają po prostu to robić. Tak, że jeśli one się nie słuchają, to jest wina konia. Jeśli one nie robią tego, co my chcemy, mimo że naprawdę często jest tak, że to jeźdźcowi nie wychodzi, to jest jego niedoskonałość, jego brak konsekwencji, brak timingu, brak sprawności fizycznej bardzo często, albo blokuje nas psychika. Blokuje nas psychika i przerzucamy to na konia, że to jest konia wina, bo koń nas nie posłuchał. To jest wina konia, bo nie odpowiedział nam na łydkę, a my popełniliśmy szereg błędów, które były po drodze. Dlaczego ten koń nam nie odpowiedział, nie zrobił tego, co chcemy? I ważne jest to właśnie, żebyśmy my najpierw patrzyli na siebie, patrzyli na to, jak, co my dajemy koniowi tak naprawdę, co my wkładamy w siebie, wkładamy w wysiłek taki, w którym zacznie nam wychodzić, tak? I chodzi mi o to, że jeśli siedzimy na koniu i
na przykład instruktor czy trener mówi ileś razy, że popełniamy jakieś błędy, to my musimy włożyć 100% energii w to, by to wychodziło. Może to nie wychodzi przez następne 5 treningów, 10 treningów, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić, to musimy się cofnąć. Tak jak wcześniej powiedziałam, bardzo zainspirowało mnie szkolenie z Małgosią, było bardzo cenne. Mimo że nie byłam może długo, ale potem długo rozmawiałam z Małgosią na temat tego, co się wydarzyło, na temat właśnie tych pytań bardzo, bardzo znaczących. I kwestia jest taka, że jeźdźcy często nie wiedzą, dlaczego pewne rzeczy robią. Nie wiedzą, dlaczego się frustrują, albo po prostu zrzucają swoje problemy na konie lub na instruktora, który, czy tam trenera, który próbuje im wytłumaczyć, a oni uważają, że to jest wina konia, bo koń setny raz nie odpowiedział mu na daną rzecz. Nie zawsze tak jest. Nie wkładam tego oczywiście w konie, które są słabo ujeżdżone. Ja mówię i zakładam, że wsiadacie na konie, które są dobrze wyszkolone, konie, które odpowiadają. Ale pamiętajcie, konie mają swoje rozumy i konie doskonale wiedzą, że mogą sobie pozwolić z danymi jeźdźcami na brak odpowiedzi, tak? Jeśli jeździec nie robi pewnych rzeczy, które wymaga od nich instruktor czy trener. I tutaj jest właśnie znaczące to, co chciałam powiedzieć. Znaczące jest to, byśmy my szukali w sobie problemu, błędu, tak? I próbowali go naprawić. Jeśli sobie z danymi rzeczami nie radzimy, musimy przepracować to z trenerem, a czasem i nawet z psychologiem sportu, czy z osobą, która zajmuje się właśnie naprawianiem dusz. I to jest właśnie ważne, żebyśmy my znaleźli ten środek, znaleźli w sobie to, co nam przeszkadza, znaleźli po prostu problem, który pojawia się, czy to jest w głowie, czy to jest w naszym ciele. Jeśli zadaliśmy już sobie to pytanie, na pewno pojawiła się jakaś odpowiedź. Ale wszystko dąży do jednego. Zaczynamy od siebie, pracujemy nad sobą, pracujemy nad swoimi niedoskonałościami, czy w głowie, czy w ciele. I wtedy zobaczycie, że pojawią się efekty. Na szkoleniu na przykład padły też odpowiedzi, że pewne rzeczy nie przepracujemy, na przykład kłusa ćwiczebnego i w ogóle, że przyjeżdżamy na szkolenie, chcemy robić piafy, pasaże, a wracamy do podstaw, wracamy do kłusa ćwiczebnego na ląży, wracamy do galopu bez strzemion. I dlaczego? Przecież robię już takie rzeczy, a powinienem robić już więcej. Nie, bo jeśli nie przejdziecie danego etapu, nie pójdziecie dalej. Jeśli ćwiczebny nie wychodzi, tracimy równowagę, nie jesteśmy w stanie dobrze wsiąść, to nie zrobimy nigdy dobrego kłusa zebranego, ani dobrego kłusa wyciągniętego, ani żadnego piafu, ani pasażu. I dlatego o tym mówię, żebyście pamiętali, że podstawy, wszystkie rzeczy musimy najpierw przepracować, przerobić, najprościej mówiąc, udoskonalić i dopiero możemy dalej iść. I to jest najważniejsze. I to tyczy się każdego etapu jeździectwa, każdego jeźdźca. Czy to jest zupełnie początkujący, czy to jest naprawdę zaawansowany jeździec, musimy wracać do podstaw i mieć pokorę. Pokorę do tego, pokorę do koni, pokorę do pracy i zaufanie do swojego trenera czy instruktora. Jak widzicie, może wydawało się banalne te pytanie, ale one wcale nie jest banalne. Z różnych przyczyn ludzie wsiadają na konie. Większość osób chce coś przepracować, inne osoby chcą przełamać swój strach, a jeszcze inna grupa jeźdźców chce osiągać sukcesy. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat, mam nadzieję, że zainteresował Was. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo swoje spostrzeżenia, zachęcam Was do komentowania, do odzywania się do nas. Ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na komentarze. Dziękuję, że jesteście z nami. Ja tymczasem żegnam się. Pozdrawiam.